Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W 13. spotkaniu z Ewangelią świętego Łukasza udajemy się wraz z Jezusem do Kafarnaum. Jezus znowu wykorzystuje szabat, gdy ludzie są zgromadzeni w synagodze na modlitwie, aby objawić im, że przyszło do nich Królestwo Boże. Najpierw czyni to poprzez słowo. Jednak jak czytamy, nie jest to zwykła nauka. Nie są to słowa, na które reaguje się stwierdzeniem, ciekawe, mądre. Jego słowo jest tak pełne mocy, że ci, którzy słuchają Jezusa, zdumiewają się. Wiemy już jednak, że nie wszyscy. I tak sobie myślałem, w czym tkwi tajemnica. Jedni przyjmują Słowo Boże ze zdumieniem, a inni je odrzucają. I myślę, że tajemnica tkwi w sercu słuchającego. Tylko ktoś, kto wie, że potrzebuje słowa zbawienia i jest tego słowa spragniony, może je przyjąć ze zdumieniem i radością. Ktoś, komu jest dobrze tak jak jest, albo nigdy nie przyjmie tego słowa, albo przyjmie je niewłaściwie. Tak więc badajmy swoje serce. Jezus głosi jednak Królestwo Boże nie tylko słowem. On głosi je także czynem. W Kafarnaum nadarza się ku temu okazja, gdy sama obecność Jezusa zmusza złego ducha do ujawnienia się. I znów ciekawa rzecz, że ma to miejsce w domu modlitwy, tam, gdzie ludzie przychodzili się modlić i rozważać Słowo Boże. Jednak wcześniej nie przeszkadzało to złemu duchowi. Siedział sobie zadowolony w człowieku, który przychodził do synagogi prowadząc jakieś życie religijne, i pewnie wydawało mu się, że dzięki temu może być spokojny, że wszystko jest tak, jak powinno być. Patrząc na to wydarzenie, musimy więc pamiętać, że samo trwanie w pobożności nie jest jeszcze pewnym kryterium wolności od złego ducha. Gdy jednak demon znalazł się blisko Jezusa, zaczął krzyczeć w niebogłosy. Ktoś, kto uczestniczył w egzorcyzmie czy modlitwie o uwolnienie, wie, jak to wygląda, jak ten głos może nawet przerażać. W tym przypadku jest to głos rozpaczy i przerażenia, gdyż demon wie, że z Jezusem nie ma szans, że za chwilę zostanie zgubiony. Demon zna także tożsamość Jezusa. Ty już nie ma, jeśli jesteś Synem Bożym, tak jak podczas kuszenia na pustyni. Widać, nie tylko wśród ludzi rozchodziła się wieść o Jezusie. Demony już też się dowiedziały, że ich czas jest krótki. Co robi Jezus? Jego słowa diabła nie przerażają. On krótko i zdecydowanie wydaje rozkaz i sprawa załatwiona. Trzy słowa wystarczyły, aby człowiek zniewolony przez złego ducha odzyskał wolność. Teraz widać jasno i wyraźnie, że słowo Jezusa naprawdę jest pełne mocy. Widać, że Jezus naprawdę jest Panem, który ma władzę tak potężną, że nawet żaden zły duch nie może się mu oprzeć, przeciwstawić czy zrobić cokolwiek złego. I znowu zdumienie. Tak jak zdumiewa Słowo Boże, gdy je przyjmuje się z wiarą i pragnieniem, tak zdumiewają dzieła Jezusa, gdy się w nich uczestniczy. A mówię to nie tylko jako owoc refleksji, lecz i własnego doświadczenia, bo gdy kiedyś uwalniałem jedną dziewczynę z niewoli diabła, to na własne oczy widziałem, jak zdumiewająca jest moc Jezusa i Jego działanie niosące człowiekowi zbawienie. Rozważając ten fragment, widzimy też, jaką moc ma Słowo. Tak więc my, którzy należymy do Jezusa, musimy o tym szczególnie pamiętać i zawsze używać mowy we właściwy sposób. Musimy się jej też nauczyć używać w sposób, którego uczy nas Jezus, z autorytetem, który został nam dany, poprzez modlitwę rozkazu, poprzez modlitwę o uwolnienie. Warto się ich uczyć i je używać. W wersecie 38 czytamy, że Jezus opuszcza synagogę. Moc Jezusa, możliwości Jego działania nie są ograniczone żadnym miejscem czy zwyczajami. On chce po prostu iść w świat do tych,
którzy się źle mają. Czytamy też w tym wersecie, że ludzie prosili Jezusa za teściową Szymona, którą trawiła wysoka gorączka. Widzimy tutaj, jakie znaczenie ma modlitwa wstawiennicza. Ten fragment jest mi też szczególnie bliski ze względu na pewne wspomnienia i wydarzenie, które nauczyło mnie, żeby nie rezygnować zbyt szybko z modlitwy. Otóż poszedłem kiedyś odwiedzić znajomą mi rodzinę, żona znajomego leżała w gorączce. No więc cóż, trzeba się za nią pomodlić. Na początku modlitwy poprosiliśmy o słowo, które poprowadzi nas w tej modlitwie i Biblia otwarła się nam na rozważanym teraz wersecie. Ucieszeni Bożym prowadzeniem zaczęliśmy się modlić. Gdy skończyliśmy, gorączka minęła. Tylko znajoma nie wstała i nie usługiwała, tak jak to było w przypadku teściowej Piotra. Później śmialiśmy się ze znajomym, że widocznie za szybko skończyliśmy się za nią modlić. Widzimy też, że Jezus ciekawie podszedł do tego przypadku. On rozkazał gorączce. Potraktował gorączkę jak osobę, jak jakąś żywą istotę. To też może i dla nas być wskazówką co do tego, jak się modlić na przykład o uzdrowienie, rozkaz i zwrócenie się do konkretnego problemu. Może też w myśl powiedzenia, które bardzo mi się podoba. Nie mów Bogu, jak wielki masz problem. Powiedz problemowi, jak wielki jest Twój Bóg. Rób tak, jak robił Jezus. W końcu mamy Go naśladować. W kolejnym wersecie czytamy, że wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Widzimy, że Jezus nikogo nie omija. Nikomu nie mówi, musisz cierpieć. Że dla Niego nie ma przypadków beznadziejnych. Że On ze wszystkim sobie poradzi. On nad każdym chce się pochylić i pomóc. I tu też widzimy, że złe duchy mają Jezusa, znają Jezusa, tylko że one wierzą i drżą. Im ta wiara prócz strachu nic nie daje. Ale dzięki temu my wiemy już, gdzie ma źródło wiara oparta na strachu. Jezus znów idzie na pustynię. Tłumy Go tam znalazły. Widzimy, że pewne pragnienia można zaspokoić, wychodząc na pustynię, że czasem, chcąc doświadczyć żywego, osobistego spotkania z Jezusem, trzeba wyjść na swoją pustynię, odrywając się od codziennych zajęć i obowiązków. W końcu czytamy, że tłumy chciały zatrzymać Jezusa, lecz On odpowiedział, że musi iść, aby i innym miastom głosić Ewangelię. Jeśli więc chcieli z Nim być, i oni musieli rozpocząć wędrówkę. Tak może być i z nami. Może też chcielibyśmy zatrzymać pewne chwile, pewne doświadczenia. A Jezus mówi, że to nie tak, że trzeba być w drodze, że jeśli chcemy żyć wiarą, to ciągle musimy iść za Nim i oczekiwać nowych rzeczy, starać się wchodzić w nowe rzeczywistości wiary, które Jezus chce nas wprowadzić, podejmować nowe wyzwania, do których On nas zaprasza. Na tym byśmy zakończyli rozważanie 4 rozdziału, tradycyjne pytania. Pierwsze, zastanów się jeszcze raz, jak na Ciebie działa Słowo Boże. Pomyśl, dlaczego tak często nie wprawia Cię ono w zdumienie. Drugie, co wiesz o diable, jego działaniu, o tym, jak się przed nim bronić. Czego w związku z Nim nauczyły Cię historie zawarte w 4 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza? I trzecie, co nowego możesz zrobić, aby wzrosnąć w wierze? To tyle. Do usłyszenia.